Wagon czy zegar? Zapukaliście zanim weszliście paszczę koło do tego. Do jakiejś sieczkarnicy chyba. O zegar? Widziałeś zegar? Tak, tak. Wodę, widzimy cię. Tam jakaś skrzynka, widać? Mhm. Zaraz latarkę wyciągnę. Musztardówki są i tyle, jakieś takie o. Bezpieczniki, żelazko starego typu. Czekaj. Tak. No. Powiedzmy. Tło 0, a no, tu zmienia się. 2. Tam koło 5 było. Okej. To widziałeś się może? Tak. Tam gdzie jest wóz, tam mamy zbiórkę. Jestem bardzo brudny z tyłu? Troszkę też. Dobra. Bo siadałem na tym, na dachu tam. Ile? 2 godziny mamy, tak? Półtora. Godzina 20 w tej chwili została. Aha, dobra. To zobaczmy ten uniwersytet czy coś. Szkołę. Szkołę. Kuba, nagrywam cię. Daleko jest ta szkoła? Jesteś. No dobre pytanie. Chwilę, zaraz wyjdę gdzieś na drogę. Na lewo, na prawo, iść. Michał, wszyscy w szkole? Nie wszyscy, ale my w szkole. A szkoła jest wysokim budynkiem z cegły. Widać po dachu, że jest wysoki. Ja wiem, wiem, ale wy tam? My tu, ale ja mówiłem do Radka. A do mnie? A ty masz ładne oczy. No zobaczmy jeszcze może ten domek. Jakiś większy. To jest jakieś koktajle Mołotowa. Coś jakiś coś. Drzewka w domu. Tak. Już nawet podłogę zdjęli. Nic nie zostało. Tutaj prawie też zniszczone. To być może są tych szkół pracowników domy. Ilu piętrowa jest ta szkoła? Przed nami chyba. No właśnie dlatego. Parter i takie poddasze, ale jest bardzo wysoki parter, więc widać go. No to chyba jesteśmy już obok. Jakieś detektory widzę na lisy. Czekaj, czekaj. Podkliknę się tam na plakaty. No. To mam młot pneumatyczny. Mhm. Jakieś grzybki. Projektor chyba. Slajdy są w drugiej sali. Da się puszczać? Silnik. Silnik spalinowy. Budowa silnika spalinowego. O, tutaj fajny przekrój. Nie, jestem. Przepraszam. Zaraz i tak idziemy gdzieś indziej. Na Białoruś czy gdzieś.
Jakieś notatki osobiste? Co? W drugim pokoju podobno. Tutaj też są? No, raz prawa, prawica w ara, ale za mało. Weź mi do kamerki to przyłóż, tak na średniej odległości, tak żebym miał przed. Już? No chyba ja nie widzę, jak to tam gdzie on ten. Dobra. Ja, bo to jest kilka tu. Konstelacja? No, konstelacja nieba północnego. Kasiopea, duży wóz. No, i gwiazda polarna. Nie wiem, kurde, gdzie mam tą kamerkę, nigdy. O, tu statki jakieś? Nie, to płód albo... Nie, to są wybuchy na słońcu. O. Protuberancje. Nie wiem, gdzie mam kurna tą kamerę. Kurwa, taką pamiątkę bym sobie wziął. Nie powiem. Jakiś statek kosmiczny. Księżyc. Ano? Lato, zima, jesień. To jest Mars. Co ty gadasz? No. Nie wiem, może... A na Marsie, no. Goda na Marsie. To jest jakaś mgławica chyba. Grzeje to bardzo? Nie. Już patrzyliśmy. Super, slajd. Polski astronom. Co to rozbieracie? Wszystko. Wszystko byśmy pozabierali. Zobacz, jakie fajne slajdy tam na tyłu. Tam fajny standard na to, bo to jest to fajny standard widziałem. To możesz zrobić pół kroku? Aha, to zrywasz. Odpowiednik polski ML. A któż to nad tablicą góruje? Czyżby to towarzysz Lenin? Towarzysz! I jego cytaty? No tu Lenin wszędzie jest. Mówię, że Lenin wszędzie. Co 5 metrów. No. Dawajcie go stawiamy do pionu. Stawiamy go do pionu. No. Zostać. O, hehe. Praca z przyszłością, nie? Gdzie, co to za mapa? Czekaj. Siewiero za zapadny, czyli północno. No, to dlatego nic nie poznaję. Wołgograd, tak? Wołogda. A tu masz Leningrad, no to gdzie? No to na górze samej. Tak, nie. Co to, kto to? Nie mam pojęcia. Astropitek chyba. Może być, ale to pewnie jakiś Rusek. Czekaj, wejdę ci w kadr, tak na chama. Znowu maska. Ktoś wyrwał chyba środek przedstawiający gwiazdę radziecką. GP4U. Aż to ETA, Kałasznikow. Daj latareczkę. Czekaj. Patrzę, przyglądam, co jest. No, idę, nadchodzę. Nie idzie się chyba. A co, weszli?
oko. Czekaj. No. Da się jakoś wejść na górę? Nie da. Dobra, dzięki. Wyszliśmy ze szkoły, bo kolega dłużej zabawił na górze. Kurna, wszystko się chyli ku upadkowi. Jak tam? O, mamy tutaj jakiś coś. Jakiś młyn, jakieś prosto. Co to? Czyżby to był pieniądz? To chyba pieniądz. Bartek, gdzie wy jesteście? Nie wiem, jest napisane M-I-N-S-K. Nie no, to już mówiliście, że coś jest po prawej stronie ciekawego. BTR. Nie, po prawej stronie od szkoły. Ruski BTR. Kto to mówi? Na mój. To mówię ja. Znalazłem 50 groszy. O, kopiejek. No i jeden. Z drugiej klasy. Mowa mówię. Kiedy pojedziecie dalej na wschód, co? Tutaj wychodzimy do PGR-u. Idziemy do PGR-u. A gdzie jest wschód? Tam. No to idziemy na wschód. Michał, idziemy na wschód. Zaraz mnie zobaczysz, spokojnie. Widzę włosy, ciebie nie widzę. 5,40. Dzięki. Przydało się? No takie góry kopy. Ekstra. Ptasie. Dobra, zabieraj. Dobra.